Jesteśmy w miejscu wielkiej, wspaniałej świątyni. Możemy zobaczyć nazwiska darczyńców. Jeśli kluby Gazety Polskiej poniosą klęskę, to za życia naszych dzieci ta świątynia będzie w ruinie. I nikt nie będzie rozumiał, dlaczego jacyś ludzie z wami Polakami ją postawili. Ale zanim wytłumaczę wam, dlaczego tak myślę, że można to racjonalnie wyjaśnić, mogę odpalić, proszę F5 wcisnąć. Muszę zacząć od pewnego klasyka. Jaskółki Kruskiemu przypisuje się powiedzenie. Nie wiem, czy słusznie, czy nie, on się tego wybiera, ale powiedzenie leży obok. Ciemny lud wszystko kupi. Otóż postanowiłem jako socjolog zastanowić się, czy ciemny lud istnieje i czy faktycznie wszystko kupi i jaką rolę w rozjaśnianiu ludu pełni kluby Gazety Polskiej. Spróbuję socjologicznie spojrzeć na was i na nas. Ale najpierw pewien cytat. Przeczytajcie ten cytat, a ja doczytam dla tych, którzy źle usiedli. Jesteśmy kościołem. Jesteśmy wspólnotą ludzi żyjących wiarą. Naszym zadaniem jest żyć nią przykładem, głosić ją i utrzymywać głęboką więź z Chrystusem, a więc z Bogiem samym, nie jako grupa wsparcia interesa, ale wspólnota ludzi wolnych, których bez interesa, która bezinteresownie daje i która przekracza granice narodów i kultur, czasów i przestrzeni. Czy te słowa można odnieść do klubu Gazety Polskiej? Moim zdaniem nie. Proszę następny slajd. Podkreśliłem trzy słowa, które należy dobrze zrozumieć, że misja klubu Gazety Polskiej to nie jest misja prowadzenia ludzi do zbawienia. Tym zajmują się inni specjaliści, którzy we wskazywaniu drogi do zbawienia są wielokrotnie lepsi od was, bo niosą ze sobą tradycję 2000 lat wskazywania drogi do zbawienia. Wy w najlepszym przypadku niesiecie w sobie tradycję 1000 lat. W najlepszym przypadku. Ona jest rozwiązywana i mówiona. Kluby Gazety Polskiej muszą być tym, czym nie ma być Kościół. Grupą wsparcia w interesach. Interes Polski, interes narodowy Polski potrzebuje grupy wsparcia. Nowocześnie zorganizowanej, bo znaleźliśmy się w sytuacji, w której bez oddolnie zorganizowanego wsparcia nie ma możliwości, żeby polskim państwem kierowała wola polityczna zgodna z interesem narodowym. Te słowa to cytat z jednego z późnych tekstów Józefa Ratzingera. Wyświetlam go tutaj jako przestrogę dla nas wszystkich. Nie mylmy zadania obywatelsko-politycznego, jakie stoi przed klubami Gazety Polskiej, z misją, która wykracza poza horyzont świata. Proszę o kolejny slajd. A teraz skupmy się na nas samych, na klubach Gazety Polskiej. To jest fenomen społeczny. Fenomen ruchu, który bierze się znikąd, tak jak z niczego powstała ta świątynia. Dlaczego ci ludzie chcieli dawać ciężko zarobione przez siebie pieniądze, chociaż być może niektórzy dali ukradzione pieniądze. Dobrze, że dali na dobre cel, na tą świątynię. Dlaczego? Bo wiedzieli, że powstanie coś konkretnego, co jest częścią misji, która ma już 2000 lat i nie wiadomo, jak długo będzie trwała.
wami stoi o wiele trudniejsze zadanie, z którym z trudem sobie dajecie zadanie przemiany duszy ludzi mieszkających w Polsce. Jesteście tutaj, bo nie możecie znieść ataku na kod polskości, na kod, który jest w was. W waszych rodzinach, wśród waszych bliskich został wprowadzony kod polskości. Kluby Gazety Polskiej są formą reakcji na atak na ten kod. Ale ta forma reakcji często jest nieudolna, amatorska, bo ona potrzebuje dzieł wielkich, które przypominać będą te świątynie, ale nie rozpoczą. Potrzebuje instytucji i organizacji. Organizacji budowanych przez ludzi, którzy są lepsi od nas. Trudniej jest zachęcić kogokolwiek, czy osobę odwodową, czy biznesmena, żeby dawała pieniądze nie na świątynię, która będzie. Widzimy, że te pieniądze nie zostały zmarnowane. Pieniądze na organizację mogą być źle zużyte. Mogą być zmarnowane, mogą zniknąć. To od was będzie zależało, czy ludzie będą w siebie wierzyć, że projekt obrony kodu polskości, w którym uczestniczycie, jest co najmniej tak samo ważny, jak postawienie kolejnego pomnika. Mam dla was dwie wiadomości. Dobrą już powiedziałem. Dobrą wiadomością jest to dzieło, którego organizatorzy się dotykają. Pan Tomek, pan Ryszard, to jest to dzieło. Gdyby nie ich praca, ich pomysłowość, przedsiębiorczość, to ta sieć klubów nie byłaby w tylu miejscach. I w tylu moich rodaków nie zaangażowałoby się w te działania. A zła wiadomość jest taka, że w porównaniu ze skalą wyzwań i skalą zagrożeń, przed jakimi stoi Polska, to co dotąd zrobiliście, o wiele, wiele za mało. To nie wystarczy. Następne dwa lata to są cztery wybory. Europejskie, samorządowe, parlamentarne, prezydenckie. Jeśli obóz patriotyczny przegrałby te cztery wybory, to Polska może być cofnięta w rozwoju na wiele lat, a może się okazać, że trendy przemian współczesnej cywilizacji techniczno-konsumpcyjnej wypłukają polskość z kolejnych pokoleń. I kluby Gazety Polskiej będą tylko pięknym wspomnieniem w dziełach historycznych. Dlaczego twierdzę, że w pewnym sensie żyjemy w roku 1918? Najpierw udzielę krótkiej odpowiedzi. Dlaczego wtedy Polska powstała? Odpowiedź jest prosta, bo Polacy po pierwsze chcieli, po drugie po Unii. Chcieli mieć swoje państwo i posiadaliśmy elity zakorzenione w polskości, które umiały grać na arenie międzynarodowej, tak żeby to państwo powstało i nim zbytnie sprawnie zarządzać. Co wydarzyło się w roku 1989? Byliśmy narodem po serii katastrof cywilizacyjnych, zabory, dwie wojny, komunizm i dostaliśmy w prezencie wstrząs transformacyjny, którego celem nie było odbudowanie substancji narodu. Nie, to miała być jakaś abstrakcyjna modernizacja. W sensie technicznym ta modernizacja się pojawiła. W sensie moralnym zamieniła się w degradację. Degradację, którą opisuję w mojej najnowszej książce Trzecia RP
niniejszym systemem. Degradację, którą także czasami my sami współtworzymy, uczestnicząc w rozmaitych zdegradowanych formach współpracy. Trzy tylko fakty pokazują, które przytoczę, że Polska w pewien sposób, zatrważający sposób, znajduje się w roku przypominającym 918. Fakt numer jeden. Dzietność Polek obecnie wynosi 1,3. W statystykach OMZ-u na 220 państw jesteśmy sklasyfikowani na pozycji 212. Fakt numer dwa. Badań profesor Krystyny Iglickiej z zeszłego roku wynika, iż 64% młodych ludzi nie widzi dla siebie życia i pracy w Polsce. Proszę dodać do siebie fakt numer jeden i fakt numer dwa. Fakt numer trzy. W polskim państwie obecnie nie ma centrum strategicznego, które by zarządzało państwem jako całością. I to nie jest wymyślona przeze mnie teza. Tę tezę można przeczytać w tygodniku Polityka z tego roku, w tekście Edwina Mędryka, który cytuje profesora Jerzego Hausmana, związanego z SLD, a obecnie członka Rady Polityki Pieniężnej z ramienia z nominacji Platformy Obywatelskiej. Hausman mówi, że w Polsce funkcjonują rozmaite grupy i grupki interesów na wszystkich poziomach życia społecznego, ale nie ma suwerennego centrum strategicznego, które wyznaczało kierunki rozwoju. Podsumujmy tą sytuację za pomocą prostej metafory. Oto wyobraźmy sobie, że nasz kraj to jest taki duży autobus, który zbiera go w przyszłości. Ta niska dzietność kobiet znaczy, że silnik zanika. W tym autobusie znika silnik. Żeby naród zachował swoją liczbę ludności, dzietność musi być na poziomie 2,1. Mamy 1,3. Ale to nie chodzi tylko za zwykłe mniej. Dysproporcje między młodymi i starymi spowodują napięcia, kryzys systemu emerytalnego i być może zabranie polskimi migrantami. To samo w sobie nie byłoby tak bardzo niebezpieczne, by było podstępem kontrolowanym i przemyślanym. Ale nie ma w tym autobusie kierowcy, a dokładniej przy kierownicy siedzi manekin, który posługuje się pseudonimem Donald Tusk. Nasze słabości. Pan Ryszard prosił mnie, żeby
pociąg do Polski. Zjechałem na to Polski na wasze zaproszenia. Byłem nawet w Berlinie. Jest tutaj pan Marek Stukow. Gazety Polskiej w Berlinie. A niedawno byłem w Hamburgu, też na wyszczycie. Wioszczony przez Lukę z tej Polski. Zazwyczaj po moich wykładach są kolacje, czasami spacery, rozmowy, żale, czasami nocne polacy, refleksje. I z tych wszystkich spotkań, wielu innych spotkań, zaproszeń innych środowisk, ale jesteście przecież częścią obozu patriotycznego. Jesteście tacy, jaki jest ten obóz, może jesteście odrobinę lecz. Za mało lecz. Jest skłonność do zagłębiania się w białopę diagnozy. Jak ktoś będzie przez to jakieś... Może pan ma wodę z gazem? Ja bym wolał z gazem. Zmienić kierowcę. Bo jak mnie nie gazowano, to nie mam polotu. Powinniśmy przyjąć taką zasadę. Oczywiście musimy Polskę diagnozować realistycznie. Gdy czasami diagnoza jest prawdziwa i ponura, to musimy o tym powiedzieć, ale czuję taką zasadę. Nie poprzestajemy na samym niełodnym diagnozowaniu. Wytworzyć sobie nawyk. Po diagnozie rzucamy pomysły. One mogą być jeszcze nie sprawdzone, nie dorobione, ale musimy mieć nawyk szukania pomysłów rozwiązania sprawy. Bo tylko w ten sposób przełamiemy inny sygnał, naszą skłonność do ulegania defetyzmowi. Defetystów być u nas dostało, ale każdy, kto ulega defetyzmowi, robi grzech przeciw Polsce. Nie wiem, czy za takie grzechy można dostać do odgrzeszenia, pewno można, ale powinna być poprzez księdza jakaś pokuta bardzo mocna za grzech defetyzmu. Na szczęście zapaliła mi się w głowie lampka ostrzegawcza i powiedziała: Jezu, ja bym
robić rzeczy ważne. Ja czasami na spotkaniach, gdy zapraszają się do biskupów, że rozumie to przykład. Pytają mnie, co sądzę o Solidarnej Polsce i jego szefie Zbigniewie Ziobrze. Ja mówię tak. Zbigniew Ziobro był silnym koniem zawsze i Jarosława Kaczyńskiego. Ale ktoś, kto ma kierować swoje własne zdarzenie, się nie sprawdza. Nie ma tego doświadczenia. Mógł być dalej silnym koniem zawsze i Kaczyńskiego. Chciał już mieć swój zakrzyk, mimo że jest jeszcze młody i jeszcze się wiele nie nauczył. Nie bójcie się pracować na kogoś takiego lidera. O, możecie myśleć, że ten lider to jest mniej oczekiwany od nas, mniej wykształcony, mniej ładny. A w ogóle patrzę, jak wy chcecie Polskę naprawiać, jak jest tak mało dziewczyn. Kobiety, wstać! Pokażę się, gdzie obryżę. Nie wiadomo, czy jak się określiło. Przecież tego kwiatu jest pół świata. Może kasowany, bo to drażni.
Nie ma, nie ma. Mikrofon. Głupoty. Właśnie w wielu krajach, gdzie ewolucja kulturowa była sprzyjającym warunkach, ludzie mają nawet szukania przemysłu. Jak się nie zgadzają, to mają nawet opinię. Znajdziemy rozwiązanie. A u nas nie zgadzamy się, to jest nas słabe. To jest tylko czumek. Bole kiedy. Słaby, że nie potrafił tej władzy zachować. Ale dlaczego nikt inny
organizmu, takiego mistrzostwa zdolnego do pływania mimo ciągłego ostrzału zbudować. Jest drugi taki organizm, pan dobrze podpowiada, ale ty zbudował, jest drugi lotniskowiec, dwa lotniskowce na straży Arbitralu Polskości, ale tamty nie jest czysto polityczny, to też jest patriotyczny. Zatrzymajmy się przy tym czysto politycznym. Dlaczego? Bo Jarosław Kaczyński lepiej rozumie naturę człowieka niż większość graczy politycznych. Co rozumie? Że czasami trzeba współpracować także z tymi, którzy przychodzą, kierują się czysto materialnym interesem. Którzy kierują się swoje, bazują swoje energię, generują ze złych instynktów, a że także ich można wprowadzić do pewnych inicjatyw. Przywódca to jest ten, który obraca się na ludzi i powtarza sobie satysfakcją, mam do góry sztać prowadzić, a nie polityką się zajmować, tylko sprawia się zaraz. O, nadawił się do wyprowadzenia góry. Czego by jakoś tym korzystać? Proszę o kolejny slajd. Proszę Państwa, a teraz problem ciemnego ludu. Gdy w latach 50. i 60. w Stanach Zjednoczonych zaczęła się rozwijać telewizja, niektórzy badacze, komentatorzy bali się, że telewizja będzie potężnym narzędziem manipulowania i podporządkowania nas. W związku z tym przeprowadzono badania, żeby zbadać, jak telewizja oddziałuje na ludzkie umysły. Co stwierdzono? Że ludzie oglądają telewizję, ale biernie nie przyswajają tych treści, tylko filtrują przekaz telewizyjny przez swoje wrażenia wyniesione z rozmów z innymi ludźmi. W rodzinie, z sąsiadami, w miejscu pracy, w stowarzyszeniach, w klubach, na wycieczkach. Czyli istnieje tak. Jest telewizja, jest umysł widza, a między telewizją a umysłem widza jest filtr kontaktów międzyludzkich. I ludzie wiarygodność przekazu telewizyjnego uzależniają od tego, co kontakt z innymi ma. Tak by było w Stanach w 1960. Ten mechanizm działa tylko tak długo, jak ludzie między sobą rozmawiają. Jeśli ludzie na przykład oglądają w telewizji dyskusję Tomasza Lisa i Jarosława Kaczyńskiego i następnego dnia porównują swoje wrażenia, albo jeszcze wieczorem są. Gdy wymieniają się informacjami, konfrontują swoje opinie. Natomiast gdy ludzie są podzieleni, rozumowani, utracili zdolność rozmowy ze sobą o polityce, stają się poszczególnymi marionetkami, wydanymi nawet na lub telewizji. Na to trzeba nałożyć szum informacyjny, który powoduje, że wiele osób zgodnie z prawami psychologii unika lejania smoleństw, pyskówki, przepychanki, nie dziękuję. Jest to zrozumiały psychologiczny sposób reagowania na przeciążenie informacjami, których nie potrafią zinterpretować i oszacować. Jak były wybory prezydenckie roku 2000, to konkurentami Aleksandra Kwaśniewskiego był Marian Sobieski i Andrzej Polacki. Ogłoszono w którymś momencie, że grupa wybitnych postaci kultury popiera kandydaturę Olszewskiego. W tej grupie byli nasi rolniści, nie żyjący dzisiaj, ale wtedy jak najbardziej Czesław Miłosz i Czesław Szymborski. Otóż, moim zdaniem, ci wybitni intelektualiści wstąpili wtedy w rolę ciemnego ludu. Bo nawet jeśli wybitni... miało pozostawić. Od tego jestem profesorem, żeby pozostawić. Nawet jeśli wiedzieli,
komunistycznego, totalitarnego państwa. To nie rozumieli, co to znaczy. Nawet jeśli trochę rozumieli, co to znaczy być agentem wywiadu PRL, to nie rozumieli, co to znaczy dla współczesności. Nawet jeśli domyślamy się, to nie wiedzieli, w jakich grupach interesów funkcjonuje to dla osób. A jeśli nawet domyślamy się, że jako efekt jego wcześniejszych doświadczeń, on jest dzisiaj częścią jakichś powiązań, to by umieli zrozumieć, jaki wpływ na losy polskie te powiązania mają. Czy są to powiązania pasożytnicze, a nie służące do zbyt. Co chcę zilustrować? Można być wybitnym intelektualistą, fascynującym poetą i nie rozumieć faktycznych mechanizmów gry politycznej. I zachować się jak ciemny lud, który poprze kogoś, który nie reprezentuje interes narodowego, tylko wąskiej grupy biznesowej. W Komitecie Poparcia wobec prezydenta Komorowskiego był pewien aktor. Nazywa się Chyba. Nie wiedział, jak ma na imię ten kandydat, którego popiera. Moim zdaniem to jest przeciwny do ludu. Jego koledzy aktorzy szli do Komitetu Poparcia, a on też może. Jeśli to nie jest uwagi, to bardzo Pan przeprosi. Proszę Państwa, to wszystko wiąże się z tym, że jak badacze wykazali, wszyscy mamy dwa umysły. Umysł emocjonalny i umysł racjonalny. Z analiz wynika, że umysł emocjonalny przetwarza w bodźce trzy razy szybciej niż racjonalny. To znaczy, zanim jeszcze w pełni zrozumiem, jestem w stanie ocenić wiarygodność informacji, to już mam szczęście, podoba mi się, nie podoba. Bezpieczne, niebezpieczne. Media, które na siłę są stabilizowane i rozemocjonowane, zarządzają ludzkimi emocjami i wyłączają zdolność do racjonalnej oceny. W związku z tym, proszę Państwa, musimy być świadomi, że w pewnych warunkach, gdy ktoś wyłączy u nas umysł racjonalny, a zintensyfikuje pulsowanie emocjonalne, wtedy stajemy się ciemnym ludem. Proszę o to. Jest to mechanizm przekładany na wiele eksperymentów,
Dziękuję za przestrogę, żeby te nasze media powtarzały te same stępne przekazy, żeby ludzie utrwalili się, co jest ważne. Możemy sobie konkurować, ale musimy pewne podstawowe rzeczy przekazywać, na przykład związane z badaniami na katastrofę smoleńską. Efekt to dalej. Skąd jest to znaczy? Nasze mózgi są tak skonstruowane, że wiemy myśleć. Dlaczego? Bo ludzki mózg chce przeszczepiać zasoby na sytuację bezpośredniego zagrożenia. Jak coś będzie groziło mnie i moim bliskim, mojej rodzinie, to się nie wydarzy. Ale to, że dzietność polskiej grupy jest 1,3 i za 15 lat to straszne napięcia w funduszach emerytalnych, a potem Polska przestanie być Polską, bo może będzie zalana przez imigrantów zupełnie innych kultur. Mój mózg nie chce o tym myśleć. Jest naturalny sposób reagowania. Nie myślenia o rzeczach, które nie są związane z bezpośrednimi zagrożeniami. Mechanizm, z tym wiąże się mechanizm zaprzeczenia. I gdy dowiadujemy się, że sytuacja jest fatalna, bo nie będę szczegółowo opowiadał, jak prawdopodobnie mówimy, nieprawda, sytuacja jest fatalna. To nie jest żaden manewr za kierownicą autobusu. To jest nasz ukochany przywódca. Autobus ma klapkę polakierowane, nowe znaki. I jedno koło spełnia wszystkie standardy międzynarodowe. Na to nie musimy myśleć. Proszę Państwa, istnieje takie powiedzenie. Można okłamywać wszystkich przez pewien czas, albo niektórych przez cały czas. Nie można okłamywać wszystkich przez cały czas. Czyli, że prawda kiedyś wyjdzie na jaw. Ale to, jak długi to będzie czas, to zależy właśnie od Waszej pomysłowości i przedsięwzięcia. Bardzo dziękuję. Zwolennika platformy, przyjaciela,
kina, kogoś, kto nam wydaje się być szkodnikiem, spójrzmy na niego i powiemy sobie cicho: lubię cię. I dopiero wtedy zaczniecie z nim rozmawiać. To jest technika sprawdzona w pewnych systemach szkoleniowych. Ja mam pytanie. Krótkie pytanie. Jestem na spektrum Gazety Polskiej z Amsterdamu. Ja chciałabym, żeby pan podał przykłady tych różnych zdegenerowanych formów współpracy, o których pan wspomniał, w których uczestniczyli. Jedna z błędnych reakcji. Jeśli ktoś albo większość czego nie akceptujemy, to nie myślimy, że może to było nieporozumienie, że może brak kompetencji, tylko mówimy złe intencje. Przypisujemy ludziom zaraz złe intencje. Gdy wysyłamy do kogoś maila w sprawie, gdzie się nie zgadzamy, to nie umiemy utrzymać się w ramach rzeczowej komunikacji, tylko musimy chwilę jeszcze wyjać. Jeszcze jakieś aluzje wrzucić. Rozpuszczać się plotki. Nie umiemy trzymać się konkretnie. Wziąć pieniądze na książki, do dzisiaj ich nie ma. Koniec. Nie interpretujemy, nie przypisujemy całej wielkiej teorii do tego przypadku. Panie profesorze, pan w swojej książce najnowszej właśnie, którą przeczytałem, napisał o, opisując krótko o wojnie w 1920 roku, o stworzeniu przewagi technologicznej. Czy taki mechanizm mógłby być zastosowany, czy to sposób myślenia o stworzeniu tej przewagi technologicznej w działalności Klubu Gazety Polskiej? Myślę, że gdybyście wpadli na pomysł i znaleźli sponsorów, żeby zrobić warsztaty niepodległościowego przywództwa, uczyć się zarządzania zespołami ludzkimi, uczyć się otwierania ludzi, którzy myślą inaczej, to mogłoby przyczynić się do uzyskania przez nasze środowisko takiej przewagi technologicznej. W zakresie technologii łagodnego oddziaływania na innych. Chciałam się zapytać, w jaki sposób pogodzić interesy tych, którzy poznają sprawę, są już zaawansowani i do przodu, a tych, którzy to dołączają i jak zaczynają od początku, na przykład w sprawie smoleńskiej. Jak to pogodzić w działalności takiej społecznej i na ile pan ocenia godzi to Gazeta Polska, jako tygodni, który ten wątek ciągnie? W którym roku Polska przyjęła chrzest? Czy państwo pamiętacie? Okej. Więc po pierwsze, z jednej strony nie mamy czasu, bo są cztery ważne wybory, a z drugiej strony my mamy dokąd się cofnąć. Mamy rezerwat kulturowy, który daje nam potencjał cierpliwości. Jak się jej nauczymy, to my mamy się dokąd cofnąć w naszych duszach, umysłach, w naszych więziach społecznych. Tak? A więc to nie jest koniec świata. Chrzest Polski, w którym roku jeszcze raz możemy. I jesteśmy pełni ten czas, tak? Tu jesteśmy, na tych terenach. Nawałnica germańska przez 1000 lat nie przesunęła nas. Oni mają w pewnym sensie wyższą cywilizację, w sensie organizacyjnym. Ale nie przesunęli nas na wschód dalej. To znaczy, posiadamy pewną umiejętność. Musimy wierzyć w nie i wesprzeć to spokojnym, racjonalnym projektowaniem działań. Dzień dobry, Andrzej Gilek, Klub Gazety Polskiej Działania. Bardzo inspirujący był ten pana wykład. Natomiast mam takie jedno jakby swoje zastrzeżenie, uwaga. Pan nam proponuje tutaj podjęcie pewnych działań na gruncie obowiązujących zasad, czyli że to jakoby my mielibyśmy być sprytniejsi od tego naszego przeciwnika, a powiem wprost, nigdy
według tych zasad, które on prowadzi tą grę, my nigdy nie osiągniemy takiego poziomu w cudzysłowie kompetencji. Bo to jest tak jak podejmowanie dyskusji z głupcem. Jest taka przestroga, nie podejmuj nigdy dyskusji z głupcem. On prowadzi się do swojego poziomu i pokona doświadczenia. Ja uważam, że to my powinniśmy wyznaczyć nowe zasady, nowe reguły gry, do których ci nasi adwersarze powinni zacząć się dostosowywać. I tu jest wydaje mi się szansa, żeby zmienić zasady gry. Nie, a teraz jakiś konkret, proszę. Konkret, bardzo proszę. Konkretem jest, że na dzień dzisiejszy my rezonujemy na informacje, czy sposób przekazywania informacji przez media głównego nurtu. Uważam, że to myśmy powinni kreować informacje. My powinniśmy... A czym zajmuje się gazeta Wrocławia? Właśnie na tego mówię, bo jest ten kierunek. A inne egzemplarze potrafi pan się przesłać? Tak, bo właśnie jestem tu, gdzie jestem i my jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Ponieważ uważam, że to jest właśnie ten kierunek, który powinniśmy iść. Ale częściowo nie ma między nami niezgody, ale w naszą kompresorę wyszedł. Poprosił mnie, żebym trochę wam dowalił. A ja miałem dzisiaj dzień dobry, czy to zrobiłem to ładownie. Ale... lekarz mówi, że miałem atak na to pana dobroci. Dzisiaj to wypadło. Ale gdybym miał spojrzeć kompleksowo na sytuację w środowiskach Klubu Gazety Polskiej, w ogóle w dynamice politycznej, częściowo o tym mówił pan Tomasz, to trzeba powiedzieć tak. Do lepszej Polski są dwie drogi, którymi przejść jednocześnie. Z jednej sposób przejąć kontrolę nad państwem, czyli spowodować, żeby wybory wygrało to ugrupowanie, które reprezentuje interes narodowy. Ale nawet gdyby w obecnym stanie nastroju społecznych to ugrupowanie wygrało wybory, to bez przebudowy tej tkanki społecznej tu na to w waszym codziennym życiu ta zmiana będzie płytka i odwracalna. Muszą być dwie rzeczy jednocześnie. Wola polityczna od góry, czyli nie na ręki, ale podmiot za kierownicą autobusu i praca na wszystkich poziomach tego autobusu, wszystkich rzędach, a zwłaszcza z tyłu. Pośrodku, gdzie prezydent organizował seminaria i
seminaria miały trzy fazy. Faza pierwsza oficjalna, powiem bardzo dużo. Zaczynała się objawem, potem była referat, dyskusja, przerwa, na dyskusja, potem była kolacja, jakaś pierwsza faza oficjalna, a w tej fazie oficjalnej prezydent zostawał jeszcze na jakiś czas i tu w gręcznym gronie przy stole rozmawialiśmy, między innymi z ludźmi mediów, i gra faza oficjalna trwała, ta mniej oficjalna, aż dzwoniła komórka, bo dzwoniła Marynka. I wtedy prezydent był odłożony do helikoptera na czele naszą i była to faza kompletnie nieoficjalna, wchodziliśmy na antresolę i tam spożywaliśmy dostępne w barku błyski. Nie uwierzę. Piotr Małański, wnukrok, panie profesorze, tu jestem. Jak pan mnie zna, to ja będę pytał konkretnie. Jak tutaj pan wspomniał, mamy przed nami cztery wyboje. Pierwsze, nie mam czasu na drugą. Niezbędne jest to, co pan wspomniał, czyli warsztaty i nauka. Czy my zdążymy? I co powinniśmy się zrealizować? Czy skoncentrować się na jednych z nich, czy na wszystkich? Jakie są rady techniczne? Myślę, że wybory samorządowe są ważniejsze niż europejskie. I skąd ja bym nastawił tą maszynerię, ale to oczywiście byście między sobą się narazić, na wygrywanie gdzie się da i wspieranie gdzie się da naszych wyborach samorządowych. Czasami nawet tam, gdzie PiS nie ma szansy, aby wspierał jakieś inne ugrupowania, byle tylko ci szkodnicy obecni tam, gdzie są takie korupcyjne układy. Bo w wielu miejscach właśnie wprowadzone układy są ok, ale tam wszędzie, gdzie są korupcyjne układy, odsuwa się. Bo sama zamiana jednego złego na innego troszeczkę przewiesza sytuację. Krystyna Karolowska, Sztokholm. Ja chciałam zapytać o taką rzecz, czy bliżej. Ja chciałam zapytać, czy wy uważamy, że my, nam brakuje centrali intelektualnego zaplecza. My byśmy chcieli jakiś think tank dla naszych klubów. Macie kasę? Nie mamy, ale postaramy się. Myślę, kosztuje. Profesor musi bardzo kalorycznie się odżywiać. Także powiem.
jedno pytanie. Wspomniał Pan o takiej... Może trochę dalej. Słychać. O takiej sprawie, o której Pan tutaj zaznaczył, że jesteśmy komunikowani na wielopoziomową manipulację. A wspomniał Pan o tym, żeby mimo wszystko starać się z tymi ludźmi rozmawiać. Czy Pan uważa, że w Matoła można pchnąć ducha? I prosiłbym o odpowiedź. Jakby odrzucono tą prezentację, ale myślę, że istotą tradycji chrześcijańskiej jest wiara w zdolność człowieka do przemian. Bo gdyby tej wiary nie było, na coś ta cała nasza wiara. Ale czy nam życia starczy? Proszę dzieci swoje dążyć, żeby ciągnęły dalej. Nie rodzą się, a nie zjeżdżają. Panie profesorze, Teresa Radecka, Klub Gazety Polskiej, Dzień Transmiejski. Dokonał pan pewnej analizy środowiska Klubu Gazety Polskiej i powiem szczerze, była to taka połowiczna analiza, ponieważ taka pełna diagnoza, powiedzmy, metodą Nie, 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 nie,